mówiłem, że wziąłem z tobą ślub. Słońce nas błogosławiło i księżyc też tam był. Wszystkie gwiazdy nieba, nieba, wszystkie gwiazdy. Opanuj w końcu cały świat. Tak, wszyscy ludzie mogli przeżyć taki jeden dzień, gdy wolność wszystkich ludzi zbudzi i powie: idź się tańczyć, to nie sen. Dzięki bardzo. Teraz będzie piosenka dla wszystkich motocyklistów, którzy są tu zgromadzeni. Thank you.
siedzę na maszynie, totalny czuję luz. Włączam silnik, daję kopa, za mną tylko kurz. To wspaniała jest maszyna, choć ma 40 lat. Stary mój też ją dosiada, to sam odczuł mój starszy brat. Harley mój, to jest to, kocham go. Harley mój, to jest to, kocham go. On zmienił moje życie odkąd ma już ze 40 lat. Harley mój, to jest
jak mam to zrobić? Ona zawstydza mnie. Strach ma takie wielkie oczy, wokół ciemno jest. Gładzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, żeby mieć, no, żeby mieć. Nie wiem, jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli tego, co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Jeszcze za mało, aby ciebie mieć. No, aby mieć. Oho. Czerwony jak cekła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Gdy kusi mnie grzech, muszę mieć, a muszę ją mieć. Co się stało? Ona chyba już śpi. Leżę obok, pełen wstydu. Krótki to był zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę. Nie chcę patrzeć jej w twarz. Może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. Jeszcze jeden raz. Czerwony jak cekła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cekła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć. Rozgrzany jak cekła. Rozgrzany.
Za oknem żywi ludzie, inny wymiar, inne życie. Czy wiesz, jak czuję się, gdy w objęciach trzymam śmierć? Gdy wyrok zapisany w lekarza oczach szklanych, gdy lecą, lecą tak, jak ten. Thank you.
Pewno ciężki znów będzie dzień. Gut i chłód opuściły mnie. Zastawdałem jedyne palto, które nosiłem przez tyle lat. Dziwno mi, dziwno mi, forsy brak. Ale nie jest źle. Został mi jeszcze nadziei cień. Kiedyś przecież zapomnę, że miałem własną rodzinę i dom. I że dobrze, dobrze, dobrze było mi z nią. A jeszcze mam nadzieję cię, że to był tylko zły sen. Przecież wolnym być, abym mógł przed siebie iść. Czy ktoś z was rozumie to, że w tym właśnie, właśnie sens? Aby sobą być, prawdziwie patrzeć w twarz, kochać wszystkich ludzi. Pokój, pokój, sobą mnie. Czy ktoś z was rozumie to? Właśnie sens, że w tym właśnie sens. Słoneczko mnie całkiem tutaj zajmie.
Proszę Państwa, to był zespół Grid Time! Brawa wielkie! Woo! Ale się chłopaki nagrali. Proszę Państwa, było bluesowo i rock'n'rollowo, a teraz chciałbym za chwilkę, jak tutaj zrobi się troszeczkę więcej miejsca, chciałbym zaprosić naszych gości z Niemiec, z Schulzendorf, którzy przygotowali dla nas program artystyczny. Wystąpią oni tutaj na tej scenie za chwilkę. A zaraz po nich będą mogli Państwo posłuchać polsko-niemieckiej orkiestry Dentej, składającej się z dzieci i młodzieży. Oni już mieli koncert tutaj w Kargowej w Domu Kultury jakiś czas temu, więc kto nie był, to teraz ma okazję posłuchać naprawdę wspaniałego koncertu. Więc jak powiedziałem, za chwilkę Schulzendorf, goście z Schulzendorf, a potem zaraz orkiestra młodzieżowa, polsko-niemiecka orkiestra Denta z Żar tutaj wystąpi u nas. Przypominam, proszę Państwa, że przez cały czas mogą Państwo wcinać czekoladę do woli. Ile tam Państwu się podoba, bo w końcu dzisiaj mamy święto czekolady, więc czekoladę trzeba jeść. I tam są, słuchajcie, piraci. Tam są piraci i oni wcale nie atakują statków i nie zatapiają, prawda? Nie zatapiacie nikogo. Właśnie, wręcz przeciwnie, zapraszają do zabawy, więc wszystkie dzieciaki, słuchajcie, szukajcie piratów, bo piraci mają okręt i wcale mają taki okręt niezatapialny, więc spoko, nikt nie utonie. Więc zapraszamy do piratów, zapraszamy do Wesołego Miasteczka, zapraszamy do wszelkich punktów gastronomicznych, a za chwilkę, jak już powiedziałem, goście z Schulzendorf. A więc zostańcie Państwo z nami. No i skończyłem chyba. Tak, skończyłem. Chcę jeździć i potem 21 do 25 kolejności plus te kwerki na orkiestrę.
Jeszcze raz, proszę Państwa, zapraszam gości z Schulzendorf. I'm on top of the world, yeah. Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt.
I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my system flow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Proszę Państwa, to byli goście z Schulzendorf, brawo! Ja tak nie potrafię na takim rowerku jeździć. A to jest świetna sprawa, proszę Państwa. Dobrze, a teraz w ogóle ja muszę tutaj dostać w dziób, dostałem w dziób od Pani, tam. Bo Pani powiedziała, że to nie jest orkiestra Dęta. I wyszło na to, że się zupełnie nie znam. Bo faktycznie się nie znam. Proszę Państwa, to nie jest orkiestra Dęta. W każdym razie... A, no tak, znowu się wygłupiłem. Dobrze, proszę Państwa. Lina Walbracht teraz przed Państwem wystąpi. Proszę Państwa, jak się dowiedziałem, gra na gitarze i to nieźle. I można ją znaleźć na YouTubie i na Facebooku, wszędzie można ją znaleźć. Brawa dla Liny! Woo! Hello? Do you hear me? Okay. Yeah? Can I start? Sometimes everything seems awkward and light. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I make use of the night, I start drinking a lot. Though not out here for notes, all that I've got. It's nice to know your name. You don't know, you don't know. You don't know anything about me. An ocean, a lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment because we're going down. Tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing so hard, this all seems so real. I feel PQ and now what do you feel? Think there's a chance that we can fall. You don't know, you don't know. You don't know anything about me.
gave up dreaming for a while. I gave up dreaming for a while. I notice you saw mysterious days. I look at it like a jigsaw puzzle and gaze. Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere. Baby, 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 'cause you don't know. Struggling to pay rent, long nights, strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just another upper hand. Go mad for a cup of grass. And she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to her motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. With gloves, raincoat, try to swim and stay afloat. Dry house, wet clothes. Loose change, banknotes, wearied eyes and dry a throat. Call girl, no phone. They say she's in the class A team, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, 'cause we're all under the upper hand. Go mad for a couple grams. She don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to her motherland, sends love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Ścisz teraz trochę u siebie, bo ja na gitarze daję głośno. Bez murzebie z przodu też ścisz. Ja ściszę na chwilę, okay. Na gitarze dał więcej. Thank you.
the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love him when you let him go. Only know you've been high when you're feeling low. And only hate a road when you're missing home. Only know you love him when you let him go. And you let him go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and it goes so fast. You see him when you close your eyes, and maybe one day you'll understand why everything you touch, oh, it dies. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love him when you let him go. Only know you've been high when you're feeling low. And only hate a road when you're missing home. Only know you love him when you let him go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. Yeah, you see him when you fall asleep, but never to touch and never to keep. 'Cause you loved him too much and you dive too deep. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love him when you let him go. Only know you've been high when you're feeling low. And only hate a road when you're missing home. Only know you love him when you let him go. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love him when you let him go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate a road when you're missing home. Only know you love him when you let him go. And you let him go. Thank you. Dziękujemy bardzo. Lina Walbracht. Brawo, 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 brawo. Lina Walbracht. Proszę Państwa, dziękujemy. A teraz wystąpi przed Państwem, tak jak już wspominałem wcześniej, polsko-niemiecka orkiestra Szkoły Muzycznej w Żarach. Ja zapraszam tutaj pana Waldemara Wolskiego, który jest dyrektorem szkoły, tej Szkoły Muzycznej w Żarach, który wam wszystko dokładnie opowie. Dzień dobry, witam wszystkich. Na początku małe sprostowanko. Oczywiście orkiestra jest polsko-niemiecka, no ale by nie była polsko-niemiecka, to by było tylko z Żar, prawda? Więc to jest polsko-niemiecka orkiestra kameralna Szkół Muzycznych z Żar oraz Musikschule Dreiländer Eck Lübau, w którą wchodzą szkoły muzyczne z Weißwasser, Niski, Zittau, Lübau, Reichenbach i Riczen. Drodzy Państwo, polsko-niemiecka orkiestra kameralna funkcjonuje już od roku 1998, natomiast tak naprawdę rozwinęła się od 2002 roku. W tym to roku powstał pierwszy obóz muzyczny, który właśnie skupiał dzieci z Weißwasser najpierw i z Żar. Do tej pory już odbyło się 23 takie obozy polsko-niemieckie i od 2008 roku po reformie w Niemczech zamiast Szkoły Muzycznej Weißwasser mamy już rozbudowaną współpracę z Musikschule Dreiländer Eck Lübau, w którą między innymi wchodzi ta szkoła, ale oprócz tego jeszcze kilka innych szkół niemieckich. I z tych szkół właśnie dzieci z Niemiec przyjeżdżają regularnie do Polski. Zimą do Karpacza na obozy muzyczne, a latem najpierw do Łochowic, a od tego roku, proszę Państwa, do Wojnowa. Tutaj właśnie w Wojnowie mieliśmy swój obóz muzyczny, a w Gminnym Ośrodku Kultury dawaliśmy koncert.
w dniu 24 sierpnia, czyli nie tak dawno. I dzięki temu właśnie, że tu byliśmy, skorzystaliśmy z zaproszenia dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, pana Waldemara Ligmy, który nas zaprosił na to piękne święto czekolady, dzięki któremu nasze dzieci miały wielką przyjemność zwiedzić fabrykę, połasować trochę w fabryce smakołyki czekoladowe, no i oczywiście wystąpić z koncertem. Drodzy Państwo, zanim powiem, co będzie przedmiotem naszej orkiestry, proszę o chwileczkę przerwy, żebyśmy mogli scenę do końca ułożyć, a potem już będę opowiadał dalej, co będzie się działo. Się ustawicie, ja parę słów powiem. Halo, halo, o, jak mnie głośno słychać. Słuchajcie, moi drodzy, to ja, pirat czekoladowy, że tak powiem, mamy chwilę czasu, bo tutaj na scenie się zespół montuje, a ja w tym czasie chciałem poinformować wszystkich, którzy brali udział w naszym konkursie rysunkowym, bowiem za parę chwil dosłownie postanowiliśmy zakończyć ten konkurs i wyłonić prace, które zajęły pierwsze, drugie, trzecie, dziesiąte, nawet i dwudzieste miejsce. Także postanowiliśmy Was zaprosić i przywołać, żeby Wam nagrody za Waszą ciężką, artystyczną pracę, nagrody wręczyć. Także proszę wszystkich, niekoniecznie biegiem, ale ze spokojnym takim truchtem tutaj do nas, do piratów. My zaraz będziemy mówili, która praca wygrała. Dobrze? Zapraszam raz jeszcze. Ich I love you, du, dich auch. Ich wollte zu euch was sagen. Also wir machen jetzt, beenden diese Artistik-Konkurs mit diesen Zeichen, hast du gemacht. Wenn du ein bisschen Zeit hast, kannst du zu uns kommen. Wir machen jetzt, wir sagen gleich, wer hat gewonnen, wer nicht. Ale jeder kriegt was von uns, also du auch, bestimmt. So, okay, dobra. Trochę sobie po niemiecku coś tutaj pomówiłem. Teraz scenę opuszczam. Was wszystkich zapraszam na wysłuchanie i obejrzenie tej wspaniałej orkiestry, która tutaj się właśnie kończy lokować na scenie. Ja już milknę, biegnę do moich rysunków i raz jeszcze wszystkich artystów małych i dużych zapraszam. Dzięki bardzo. Dziękuję ślicznie. Również popieram. Dzięki. Drodzy Państwo, na obozie muzycznym w Wojnowie udział wzięło 70 młodych muzyków. Z przyczyn organizacyjnych wystąpimy w odrobinę mniejszym składzie, bo 50-osobowym. Natomiast jest to naprawdę ciekawa sprawa, ponieważ po raz pierwszy chyba na zachodzie Polski tak długo utrzymuje się orkiestra partnerska dwóch szkół muzycznych. Żar i Weisswasser, oczywiście teraz w rozszerzonym już w zakresie. W naszym repertuarze jest muzyka wszystkich czasów, począwszy od muzyki renesansu, poprzez barok, klasycyzm, romantyzm, muzykę współczesną, muzykę rozrywkową. Orkiestra, widzicie Państwo, jest potężna. Jest to orkiestra mieszana. Po niemiecku jest to mixtura orkiester. I ta orkiestra mieszana właśnie tym się różni od normalnych orkiestr kameralnych, że w swoim składzie oprócz smyczków ma jeszcze również gitary oraz flety i instrumenty perkusyjne. Zanim jeszcze mikrofony się ustawią, chciałem powiedzieć, że za sobą mamy już prawie 90 wspólnych przedsięwzięć od roku 2001. Są to zgrupowania muzyczne, warsztaty, są to koncerty, są to wreszcie obozy muzyczne. I do tej pory przewinęło się przez nasze szeregi około 250 młodych muzyków. To naprawdę jest potężna siła przez te 11 lat. Wiadomo, młodzież się zmienia, generacje się zmieniają, my jesteśmy wytrwali cały czas ci sami. Cechuje nas pasja właśnie i miłość do sztuki oraz pasja i rozwój integracji polsko-niemieckiej.
Dla Państwa przygotowaliśmy dzisiaj 11 utworów z różnych epok i o różnych stylach. Jest i muzyka rozrywkowa oczywiście, bo ta się na festynach najlepiej sprawdza. Oraz również muzyka jest odrobina muzyki klasycznej. Jest ciekawostką, że Żarska Szkoła Muzyczna jako jedyna w Polsce nosi imię nie polskiego, ale niemieckiego kompozytora. Jest to imię Georga Filipa Telemana. Muzyka, której w latach 1704 do 1708 mieszkał i tworzył na dworze Erdmana II Promnica w Żarach. Wtedy była jedna chyba w historii symbioza polsko-niemiecka i wspólny krój był Saksonii oraz Polski. Oczywiście musimy nastroić instrumenty. Jest tego sporo, więc to jeszcze chwileczkę potrwa. Ale zapraszam wszystkich tutaj pod scenę. Naprawdę warto. Proszę Państwa, orkiestrę przygotowywało na obozie muzycznym kilku fantastycznych nauczycieli. Kilku z Żar, kilku z Weisswasser, Niski. Na chwilkę przerwę, bo będzie odrobinkę jeszcze hałasu z uwagi na strojenie, a potem już opowiem Państwu o programie. Jest Pani Sylwia gdzieś pod ręką? Jest potrzebna do wiolonczel. Pani Sylwia, na chwilkę na scenę zapraszamy. Moi drodzy, chciałbym przedstawić wspaniałych nauczycieli, którzy przygotowywali razem ze mną tę piękną orkiestrę. I tak przedstawiam dyrektora Szkoły Muzycznej w Niski, pana Tomasa Sztapela. Nauczyciel zespołów kameralnych pana Daniela Wolgemuth. A z naszej strony panią Sylwię Kandrzewską-Bronowicką. Pana Adama Mikulskiego. No i moją skromną osobę. A jeszcze, przepraszam bardzo, pani Małgorzata Szlęk. Pani Małgosiu, gdzie pani jest? O, tu pani Małgosia jest, właśnie. Spojrzałem po stronie, nie zauważyłem pani Małgosi. Drodzy Państwo, rozpoczniemy od
utworu geogra Filipa Telemana. Ciekawostką jest, że każdego grudnia, w każdym roku odbywamy w Żarach Festiwal Telemanowski. W tym roku będzie już 12. edycja i między innymi na obozach muzycznych przygotowujemy zawsze utwór tego kompozytora, żeby można było go wykonać na scenie festiwalowej. Tym razem będzie to Allegro z Concerto Grosso A-dur Telemana, który przygotował i opracował pan Tomasz Sztapel, dyrygent orkiestry, i wykona go cała duża orkiestra. Proszę Państwa, jak Państwo widzą, teraz nie rozumiem się własnymi prawami.
i bez próby ciężko wystawić wszystkie mikrofony naraz oraz instrument klawiszowy. Jestem pewien, że w miarę upływu czasu to wszystko będzie lepiej wyglądało i będziemy mogli już w pełnej klasie nasze utwory słuchać. Następnym utworem będzie znany Państwu wszystkim na pewno utwór z filmu Różowa Pantera. Jest to melodia tytułowa Pink Panther Johnny'ego Mancini'ego. Wykona go duet gitarowy Inga i Paulina, a zespół przygotował pan Adam Mikulski. Brawo, to był duet gitarowy. Teraz usłyszymy dwa utwory w wykonaniu zespołu wiolonczelowego, które przygotowała pani Sylwia Kandrzewska-Wronowicka. A będą to Tango Appassionado Astora Piazzolli oraz przede wszystkim melodia meksykańska La Cucaracha.
wiolonczelowy. A teraz, proszę Państwa, usłyszymy zespół gitarowy. Zespół gitarowy wykona dla nas utwór Coming Home, Pera, przygotowany przez pana Adama Mikulskiego. Thank you.
To był zespół gitarowy i Coming Home. Piękna swojego ballada. Teraz dwa utwory przygotowane przez panią Małgorzatę Szlęk. Lady Be Good, Gershwina oraz część z państwa pamięta na pewno był taki piękny duet fortepianowy Marek i Wacek kiedyś, 30 lat temu, i napisali piękny utwór, który się nazywa Melodia dla Zuzi. I te dwa utwory teraz wykona większy zespół kameralny. Ewentualnie prosiłbym o jakąś korelację między akustykami, żeby publika mogła coś usłyszeć, bo słyszałem, że bardzo słabo wszystko dochodzi do publiczności, a szkoda, bo jeśli napracowało się solidnie, to po to, żeby państwu ten program pokazać i byłoby szkoda, żeby tak niewielu mogło to usłyszeć. I przy okazji prosiłbym jeszcze o ustawienie fortepianu, bo jest za głośno. Czy można fortepian ściszyć? Jeżeli mnie słychać, to bardzo bym prosił o ściszenie fortepianu. Jest za głośno w stosunku do orkiestry. A ja nie jestem solistą, tylko akompaniatorem. Thank you.
Dziękuję akustyką bardzo, od razu słychać inaczej. Teraz dwa utwory przygotowane przez panią Sylwię Kandrzewską-Brunowicką, a mianowicie piękne tango El Choclo oraz temat z teraz już słynnego i obecnego na naszych ekranach serialu Gra o Tron w wykonaniu większego składu orkiestrowego. Dyryguje pani Sylwia Kandrzewska-Brunowicka.
I na zakończenie, proszę Państwa, naszego programu 5 tanecznych miniatur. Tradycją jest, że od 2005 roku na nasze obozy muzyczne letnie przygotowuje pan Tomasz swoją kompozycję. Są to zawsze suity taneczne, suity programowe, które wykonuje właśnie cała orkiestra. Orkiestra mieszana, łącznie z gitarami, fletami i perkusją. W tym roku jest to 5 tańców. I tak usłyszymy kolejno ragtime, potem spokojny walc, potem polkę klaunów, następnie silent dance i na zakończenie boogie-woogie. Utrzymane wszystko jest w lekko pastiszowym stylu.
Tomasz Sztapel, polsko-niemiecka orkiestra kameralna pod dyrekcją Romana Kotela i 5 miniatur tanecznych. Proszę Państwa, nasz program dobiegł końca. Dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie. Zdaję sobie z tego sprawę, że warunki festynowe nie bardzo sprzyjają takim wykonaniom orkiestrowym, bo bardziej wszystkich interesuje jednak kiełbaska, piwko i relaks, ale dziękuję tym, ale tym wszystkim, którzy pod scenę podeszli i chcieli posłuchać. Obiecujemy, że to nie jest ostatni raz. Wszystko wskazuje na to, że za rok wojnowy spotkamy się znowu na obozie muzycznym, więc będziemy mogli dla Państwa też również zagrać. Także dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia za rok. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. To była wyjątkowa orkiestra, bo w składzie młodzież polska i młodzież niemiecka, czyli dbamy o tą transgraniczność, bo przypominam, że... Dziękujemy bardzo za brawa. Przypominam, że Święto Czekolady jest współfinansowane przez Euroregion Szprewany Sabuwr i o tą transgraniczność przede wszystkim staramy się dbać na ręce dyrektora artystycznego, dyrygenta orkiestry, bo to nie kapelmistrz, kapelmistrz przy Orkiestrze Dętej. Chciałbym wręczyć podziękowanie za udział w Święcie Czekolady w roku 2013. Pomogę sobie jedną ręką. Bardzo dziękujemy za przybycie, bardzo dziękujemy za koncert. Oczywiście zapraszamy do Kargowej, jak będziecie gdzieś tutaj w okolicy, do naszego GOK-u, bo już tam ta orkiestra się prezentowała i przy okazji kilka pamiątkowych ulotek z naszego Święta Czekolady. Czasami, jak Państwo otworzycie biurko, żeby wspomnieć, że byliście u nas w Kargowej, na Święcie Czekolady w roku 2013. Bardzo dziękujemy. Ja bym poprosił jeszcze raz dla młodzieży i dla dzieciaków, bo tu grali od takich do takich. Duże brawa. Proszę Państwa, a my lecimy dalej z programem. Już za chwilkę tutaj na scenie zaprezentuje się Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rostarzewa, więc muzyki ciąg dalszy. Proszę Państwa, ja przypominam, że przez cały czas można oglądać relacje na naszej stronie internetowej gokkargowa.pl. Dzięki takim firmom jak Ornet oraz Prestu ta relacja może mieć miejsce na stronach internetowych. Mam również do Państwa... komunikat taki, że w związku z pewnym napiętym naszym programem artystycznym dzisiaj zespół The Postman wystąpi około godziny 22. Mam nadzieję, że to Państwa w żaden sposób nie odstrasza i że będą Państwo tutaj z nami. Co dzisiaj jeszcze w programie? Za chwilkę będzie się tutaj instalować orkiestra Dęta z Rostarzewa. Potem będzie bardzo pięknie i czekoladowo, ponieważ będą wybory małej Miss Czekolady, tutaj już niebawem. Potem wystąpi zespół Skaza Pokoszu, więc będzie rockowo. No i wreszcie około godziny 22:00 The Postman, Gwiazda Wieczoru. Taki jest program na dzisiejszy wieczór, na dzisiejsze popołudnie, a teraz już instaluje się orkiestra Dęta z Rostarzewa. Stop.
Proszę Państwa, korzystając z chwili przerwy, chciałbym zaprosić naszego przyjaciela, także motocyklistę, podkreślam, z dużą dumą i radością, burmistrza gminy Schulzendorf, pan Markus Mucke. Duże brawa dla niego. Chciałbym podziękować bardzo gorąco i serdecznie za wizytę na święcie czekolady w Kargowie w roku 2013. Szefom Kulturhaus möchte sich sehr herzlich bedanken, dass ihr heute zu dem Schokoladenfest gekommen seid. Ja mam nadzieję, że zarówno to, co dzieje się tutaj u nas na placu, jak i przede wszystkim wspaniałe motory zachwyciły Cię, bo wiem, że jesteś też motocyklistą. Ich hoffe, dass du nächstes Jahr auch mit deinem Motorrad kommst. No, szkoda, że nie udało się przyjechać motorem, ale rozumiem, że odległość spora i to tak nie jest tak łatwo od razu wsiąść na maszynę i przebyć tą drogę z Schulzendorfu do Kargowej. Schade, dass du in diesem Jahr nicht mit dem Motorrad gekommen bist. Aber der Chef sagt, das ist schwer, das sind viele Kilometer von Schulzendorf bis Kargowa. Muszę Państwu powiedzieć, że Markus jest ode mnie dużo lepszy, jeżeli chodzi o pojazdy takie, które nie mają czterech kół, dlatego że jeździ zarówno na motorze, jak i na pojeździe jednokołowym, na którym się tutaj na scenie prezentował. Der Bürgermeister aus Schulzendorf, Herr Markus, ist besser als der Chef vom Kulturhaus, weil er auch auf ein mit dem Fahrrad auf einem Rad gefahren ist hier auf der Bühne in Kargowa. Postaram się poćwiczyć do następnego roku, żebyśmy mogli razem na tej scenie pojeździć. Und der Herr Ligma sagt, er wird jetzt trainieren und nächstes Jahr wird er auch mit so einem Fahrrad fahren. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować i wręczyć nasz pamiątkowy dyplom dziękczynny i kilka ulotek związanych ze świętem czekolady w Kargowie w roku 2013. Und jetzt möchte sich der Herr Ligma bedanken und möchte auch hier etwas dir geben. Möchtest du jetzt noch was sagen? Ja chciałem powiedzieć, że oczywiście pana Markusa zapraszamy także za rok, to jest nasz partner i jesteśmy bardzo dumni z tej współpracy. Herr Ligma ladet euch auch ein für nächstes Jahr. Und freut sich sehr für die Partnerschaft mit Schulzendorf. Vielen Dank. Heute war ich erstmal mit einem Rad da. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich im nächsten Jahr mit zwei Rädern komme. W tym roku byłem tylko na rowerze o jednym kole, ale być może w przyszłym roku przyjadę rowerem na dwóch kołach do Kargowej. Ob ich aber dann in zwei Jahren mit drei Rädern komme, das kann ich noch nicht zusagen. Ale nie może powiedzieć, żeby za dwa lata na przykład nie przyjechał rowerem na trzech kołach. Aber das wird der Waldemar machen, der kommt in zwei Jahren dann mit drei Rädern und dann machen wir hier eine große Runde auf dem Fest. Ale w następnie przyjedziecie i zrobicie wspólnie tutaj rundę po Kargowej. Also vielen Dank, wir kommen immer wieder gerne hier zu unseren Freunden nach Kargowa. Bardzo serdecznie dziękuję. Przyjeżdżamy bardzo chętnie tutaj do naszych przyjaciół do Kargowej. Und es kommen auch immer wieder andere Bewohner aus Schulzendorf hierher. Przyjeżdżają też różni mieszkańcy, coraz to inni do Kargowej. Und in 235 Jahren werden wir es geschafft haben, dass alle Schulzendorfer einmal hier gewesen sind. Za 235 lat dojdzie do tego, że wszyscy mieszkańcy Schulzendorfu już odwiedzą Kargowę. Vielen Dank, dziękuję. Dziękuję. Yeah.
Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy kolejny koncert, pozwólcie Państwo, że przeczytam okolicznościowy adres przesłany przez panią senator Rzeczpospolitej Polskiej, panią Helenę Chatka. Proszę Państwa, szanowny panie, bardzo dziękuję za zaproszenie na trzecie Międzynarodowe Święto Czekolady. Niestety ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania związane z obowiązkami senatora Rzeczpospolitej, osobiście nie mogę wziąć udziału w tej interesującej imprezie. Gratuluję panu burmistrzowi zaangażowania w promowanie gminy Kargowa i jestem przekonana, że organizacja międzynarodowej polsko-niemieckiej imprezy przyczyni się do zacieśnienia wzajemnej współpracy, a także do promocji Kargowej zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Święto Czekolady jest również wspaniałą okazją, by zaprezentować gminę Kargowa jako idealne miejsce na letni wypoczynek dla polskich i zagranicznych turystów, szukających wyjątkowego miejsca na spędzenie wakacji. Pragnę życzyć Państwu wyśmienitej zabawy. Z poważaniem, senator Helena Chatka. Bardzo dziękujemy pani senator za okolicznościowy adres, ponieważ jest możliwość oglądania nas cały czas w transmisji na żywo w internecie, to mam nadzieję, że pani senator choć na chwilę otworzy stronę internetową i obejrzy to, co się u nas w Kargowej tutaj dzieje. Proszę Państwa, przed nami występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa i powiem zupełnie szczerze, że jest to jedna z ciekawszych i lepszych orkiestr grających tu w naszym terenie. Co prawda Rostarzewo to już województwo wielkopolskie, ale przecież z Kargowej do Rostarzewa to raptem chyba 21 km, także to już mniej więcej nasz rejon. Proszę Państwa, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rostarzewa została założona przez Henryka Basińskiego w 1992 roku. W jej skład wchodzą uczniowie i absolwenci zespołu szkół w Rostarzewie oraz muzycy z okolicznych miejscowości. Henryk Basiński był były nauczyciel muzyki w szkole podstawowej w Rostarzewie i rozbudził w wychowankach zainteresowanie muzyką oraz grą na instrumentach dętych. To właśnie ci uczniowie tworzyli pierwotny skład orkiestry. Obecnie wielu z nich nadal realizuje swoje muzyczne pasje. Panowie i panie, pytanie do was. Kto jest z tego pierwszego składu sprzed lat? Jest jeden orkiestrant od samego początku. Proszę Państwa, w maju 2006 roku batutę oraz kierownictwo artystyczne obejmuje Dariusz Bartosz Basiński, syn pana Henryka. Dyrektorem orkiestry, a zarazem placówki oświatowej, przy której zespół działa, jest Aldona Bobińska. Choreografia i opieka nad grupą taneczną została powierzona Katarzynie Bocer. Długoletniej tambur-majorce, wielokrotnie wyróżnianej m.in. na Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu, gdzie muzycy niejednokrotnie gościli,
tamburmajorem orkiestry jest Ewelina Ceglarek. Proszę Państwa, będę starał się Państwu te informacje o orkiestrze w trakcie koncertu przekazywać, żeby nie poszło to jednym ciągiem. Natomiast teraz już chciałbym oddać głos kapelmistrzowi, dyrektorowi obecnie artystycznemu, panu Dariuszowi Basińskiemu i zaprosić Państwa do wysłuchania ciekawego, dość długiego, mam nadzieję, i bardzo interesującego koncertu, a przed Państwem Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rostarzewa. Zapraszam. Thank you.
Duże brawa. Proszę Państwa, na początek koncertu wysłuchaliśmy utworu Queen's Park Melody z repertuaru, znaczy kompozytorem, przepraszam, jest Jakob de Haan. Kilka dodatkowych informacji o orkiestrze. Szanowni Państwo, w ciągu minionych 21 lat pracy orkiestra sukcesywnie podnosiła swój poziom artystyczny, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Nieustannie też wzbogaca swój repertuar od muzyki klasycznej, sakralnej, marszowej i filmowej, poczynając, a na utworach rozrywkowych kończąc. Żaden gatunek nie jest jej obcy, a o tym się Państwo oczywiście za chwilę przekonacie. Widownie przyciągają występy grupy tanecznej, a także musztra paradna, które składają się na część widowiskową występów. Orkiestra była wielokrotnie nagradzana na licznych festiwalach i konkursach. Występowała w wielu miastach Polski i za granicą. W Niemczech, Czechach, Danii, na Litwie, Węgrzech, a także na Ukrainie podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Orkiestra jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Przynależy do oddziału leszczyńskiego. Obecny skład orkiestry tworzy 40 muzyków oraz 17 dziewcząt z grupy tanecznej. Jej działalność jest finansowana przez samorząd gminy Rakoniewice i oczywiście serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej orkiestry www.orkiestrarostarzewo.com. Proszę Państwa, teraz utwór, który zapewne wszyscy doskonale znamy, mówiąc krótko, Deszcze niespokojne. Ja tylko chciałem dopowiedzieć jeszcze, że w kolejnych utworach zaprezentuje się również z nami grupa taneczna pod kierunkiem Eweliny Ceglarek. Tutaj z mojej prawej strony, a z Państwa lewej strony patrząc na scenę. Zapraszamy. We'll be right back.
Proszę Państwa, zanim zaproszę Państwa na kolejny utwór, chciałbym bardzo gorąco i serdecznie powitać dwóch znamienitych gości, którzy odwiedzili w dniu dzisiejszym święto czekolady i którzy odwiedzili miasto Kargowa. Bardzo serdecznie witam pana ministra spraw wewnętrznych, jest z nami pan Marcin Jabłoński. Proszę Państwa, duże brawa. Jest z nami także pan wojewoda lubuski, pan Jerzy Ostrołuch. Witamy serdecznie. Oddajemy głos naszym znamienitym gościom. Proszę bardzo. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. To wielka przyjemność móc stanąć tutaj w Kargowej na tej scenie, widząc chyba wszystkich mieszkańców całej gminy. Kiedy dojeżdżaliśmy do Kargowej, miasto widać, że jest opustoszałe. To oznacza, że to jest impreza z tradycją, którą Państwo lubicie, impreza, na którą Państwo czekacie. Chcieliśmy pogratulować całej społeczności tej gminy, umiejętności wspólnej zabawy, organizowania uroczystości, budowania pewnej tradycji. Cieszę się bardzo, że pan burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski, który nas zaprosił, potrafił stworzyć dla mieszkańców swojej gminy wspaniałą ofertę, która spotyka się z tak wielkim zainteresowaniem. Wierzę, że będziecie Państwo w kolejnych latach jeszcze liczniej tutaj się pojawiać po to, by wspierać tę wspólnotę samorządową, pokazywać, jak wspaniałym miastem, jak wspaniałą gminą jest Kargowa, po to, by przyciągać tutaj turystów, inwestorów, różnych gości, którzy później opowiadać będą w Polsce i za granicą o tym, jak wspaniałe rzeczy tutaj widzieli. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy z Państwem. Życzymy Państwu bardzo miłej zabawy dzisiaj przez cały wieczór, bo wiemy i słyszeliśmy, że przygotowanych jest jeszcze sporo atrakcji. To wspaniałe widzieć Państwa w dobrych humorach, przy pięknej pogodzie, w radosnym nastroju. Całe rodziny, bardzo się cieszymy, że tak wspaniale się Państwo bawicie. Wszystkiego najlepszego, pozdrawiamy Państwa. Przy okazji powiem, że z całą pewnością jesteście Państwo bezpieczni. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Policja czuwa także nad bezpieczeństwem mieszkańców całego miasta, całej gminy. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Ja oczywiście też się przyłączam do życzeń pana ministra i chciałbym serdecznie podziękować panu burmistrzowi, pani przewodniczącej rady, że nas zaprosiła, że możemy tutaj z wami dzisiaj być. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Kargowej, życzę wszystkiego najlepszego. Obiecuję z panem ministrem, że będziemy się jeszcze tutaj długo bawić. Dziękuję i pozdrawiam. Bardzo, bardzo dziękujemy za kilka ciepłych i miłych słów. Proszę Państwa, wysłuchaliśmy przed chwilą utworu, oczywiście Państwo znają, Pretty Woman, któż by nie znał wielkiego przeboju Roya Orbisona. Natomiast za chwilę w repertuarze orkiestr dętych bywają takie utwory, w których poszczególni orkiestranci popisują się grą solową i dokładnie taka sytuacja za chwilę nastąpi. Wysłuchamy utworu Trumpet Fiesta kompozytora André Wainain, natomiast solo na trąbkach zagrają Łukasz Gabler, Łukasz Bargiel, Dariusz Kostyra i Patryk Dolata. Proszę Państwa, przed Państwem po raz kolejny Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rostarzewa i kapelmistrz Dariusz Basiński. Zapraszamy. We'll be right back.
Proszę Państwa, ale orkiestra to jest duże zaangażowanie sporej ilości osób, a brawa takie nikłe. Jeszcze raz proszę, duże brawa dla orkiestry. Jak Państwo widzą po mojej prawej stronie już dziewczyny na placu, to oznaka, że przed nami kolejny utwór. Proszę Państwa, mam w ręce osiągnięcia orkiestry, jest ich tutaj cała lista, ale pozwólcie Państwo, że powiem może o takich trzech najważniejszych z roku 2012. To między innymi dyplom ministra kultury i dziedzictwa narodowego za wyróżniające się i godne uznanie za uznane zaangażowanie w upowszechnianiu kultury muzycznej w roku 2012. Gratulujemy orkiestrze za to wyróżnienie. Oznaka honorowa za zasługi dla województwa wielkopolskiego w 2012 roku. Dzisiaj pracują na odznakę za zasługi dla województwa lubuskiego, bo grają przecież w Kargowej. Proszę Państwa, oraz srebrna odznaka honorowa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za długoletnią i aktywną działalność w krzewieniu kultury muzycznej w kraju i za granicą. Przed nami już za moment utwór Kabaret. Proszę Państwa, kolejne piękne wejście grupy tanecznej, tym razem zmiana rekwizytów, a przed nami już za moment utwór Cheapskate, Supagrass, aranżacja Stanisław Bartosik i przed Państwem oczywiście Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rostarzewa. Thank you.
Proszę Państwa, jak Państwo zauważyliście, orkiestry Dęty w obecnych czasach to już nie te same orkiestry, które grały lat temu, no powiedzmy 20, gdzie orkiestrę Dętą kojarzono tylko z marszem, z przemarszem, a najczęściej z orkiestrami strażackimi. Oczywiście orkiestry strażackie także nadal bywają, ale ten repertuar orkiestr Dętych już się bardzo, bardzo zmienił i zdecydowanie poszedł w kierunku muzyki rozrywkowej i to bardzo fajnie, bo możemy usłyszeć znane nam i lubiane utwory w zupełnie innych, nowych aranżacjach. Proszę Państwa, orkiestra Dęta tak naprawdę składa się z takich dwóch podstawowych sekcji. Mógłbym tak ich podzielić na dwie części. Instrumenty dęte blaszane oraz instrumenty dęte drewniane. Słuchajcie, mam prośbę. Dęte drewniane, wstańcie do góry. Możecie się pokazać? O właśnie, proszę Państwa, to jest tak zwane drewno, czyli instrumenty dęte drewniane. Dziękuję wam bardzo. No i blaszaki. Tylko dwóch? Dęte blaszane, tak. Proszę Państwa, to jest sekcja instrumentów dętych blaszanych. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście u góry bębniarz. Dziękuję wam bardzo. Ale także brzmienie orkiestr dętych wzbogaca się no, czasami gitarą, ale czasami też gitarą basową. Gitara basowa się pokaże. Jest gitara basowa. Tak mniej więcej teraz wygląda skład orkiestr dętych, tych, które prezentują się na scenie. Dlatego to tak po prostu, proszę Państwa, dobrze brzmi. Za chwilę kolejny utwór Rolling in the Deep, Adele Atkins, Paul Epworth, to kompozytorowie, aranżacja James Kazik. Jeżeli po amerykańsku to Kazik, a po naszemu po prostu Kazik, trochę po polsku brzmiące, ale to nie Polak. Zapraszamy. Proszę Państwa, w repertuarze każdej orkiestry nigdy nie braknie utworów o miłości i tak będzie też za chwilę. Concerto d'amore, czyli koncert o miłości, czy do miłości, nie jestem specem, jeżeli chodzi o język hiszpański. W każdym razie ten utwór już za chwilę Państwo w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa usłyszycie. Zapraszam.
Proszę Państwa, teraz proponuję zwrócić szczególną uwagę na tego mężczyznę, który tam siedzi z tyłu pod napisem Święto Czekolady Kargowa 2013 i ma w rękach dwa drewienka, czyli pałki perkusyjne, dlatego że następny utwór to po prostu drummerman, czyli perkusista. Skoro o nim utwór, to podejrzewam, że będzie coś ciekawego także w jego wykonaniu. Zapraszam, popatrzcie Państwo na bębniarza. Solo na perkusji Szymon Grzesik. Proszę Państwa, to jeden z tych utworów, przy którym w latach 90. praktycznie bawiła się cała Polska, a tak naprawdę również cała Europa na wszystkich dyskotekach. Za chwilę usłyszycie Państwo utwór pod tytułem Go West. Bardzo znany przebój, przy którym bawiliśmy się w tamtych latach na dyskotekach. Ach, co to były za czasy. Zapraszam.
Proszę Państwa, powoli, powoli zbliżamy się do końca koncertu orkiestry. Przed nami jeszcze utwór, między innymi cztery utwory mamy tutaj jeszcze, The Phantom. Proszę Państwa, z repertuaru Jana Sebastiana Bacha, to z kolei przykład